Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Rayman 2, odcinek, nie wiem, siódmy chyba. I tak jest, widzicie to w niedzielę, więc pozdrawiam ludzi, którzy oglądają to w niedzielę. Prawdopodobnie ten odcinek stał się rano, bo nie wiem, bo dopiero go nagrywam w piątek. Jak nie wiecie o co chodzi, to obejrzyjcie sobie historię na Kryzys, odcinek pierwszy. I tak, jest śmiesznie, jest śmieszne, ale nie mam o czym gadać. Myślałem, że jak najpierw nagram historię na Krysa i pogadam o Soniku, później nagram live play, to mój umysł się odczyści, a później nagram Raymana i będę miał jakiś temat, ale nie. Więc tak, teraz lecimy do czwartej maski i mamy End of Looms, jest fajnie. Jest bardzo fajnie. Więc jej. Jest super, bardzo, kurde, super. Trele molere. Kurde bele. Chłe, chłe, chłe. Nawet rymuje, gdy nie czuje. Naprawdę, to jest straszne. I to jest kompletnie, mój komputer jest teraz tak bardzo przeciążony. Zobaczcie, wysłał mi się właśnie Sonic 3 & Knuckles, renderuje mi się Ratchet & Clank i teraz nagrywam Raymana 2. Komputer mi prawdopodobnie wybuchnie. O kurde. Menu start, nie włącza się. Proszę, proszę cię. Nie bądź taki zły na mnie. O kurde, bele. Myk, myk. Zastanawiam się, jak by wyglądał Rayman 2 na silniku Raymana 3. To przecież by było piękne. Ciekawe, czy w ogóle ktoś robi taki fangame. No, wiem, znam Revenge of the Dark, ale ciekawe, czy ktoś na... otworzę jakieś modyfikacje z Raymana 3, bo wiem, że haki są. Ale czy modyfikacje same w sobie? Ciekawe by. Ale jak widzicie, nie zaczynamy od tego momentu, gdzie w wersji PC-towej, a gdzieś tak mniej więcej w połowie poziomu. Dodatkowo nie możemy zdobyć dzięki temu 801 luma. Gdyż jak zdobyliśmy wszystkie 999 w PC-towej wersji lub w byle jakiej wersji poza wersją na PS1, to tutaj możecie zdobyć tysięcznego, którego zjadł brzytwo brody, więc nie wiem, prawda, powiem go wysrął do miejsca, gdzie znajduje się ten sekretny lum. I wtedy jak go zdobędziecie, macie właściwie 101% gry. Zebraliście wszystkie lumy, pokonaliście finałowego bossa i jesteście po prostu super duper, ja nie mogę, kurde mol. Tacy jesteście, super. Zresztą nie da się tego wyrazić. Mam problem dzisiaj z mówieniem, co jest winą tego, że nagrałem już trzeci raz dzisiaj. I dlatego nagrywam jeden odcinek, co najwyżej jeden odcinek dziennie. A nie trzy naraz. Bo to już jest straszne, ludzie. Spróbujcie sami to zrobić, to zrozumiecie mój ból. Trzy prawie półgodzinne filmy. To jest półtorej godziny spędzone na nagrywaniu. Wyobraźcie sobie, jaki ja jestem teraz zmęczony. A jeszcze jest gorąco jak w piekle, kurde, co najmniej. I jest słabo. Ile będzie? Ze 30... ileś stopni chyba. To jest, ludzie, straszne. To jest, ludzie, straszne. Dobrze, że ja sobie w tym tygodniu jeszcze kupię wiatraczek. Ja sobie kupię po prostu wiatraczek i go sobie postawię obok monitora. I kurde, będzie mi tak fajnie wiało. Po prostu na czas nagrania albo go będę przestawiał dalej, aby tak bardzo nie szumił. Albo będę, nie wiem, wyłączał go, chociaż to jest chyba...
Ale i tak, ja się nie mogę doczekać zimy. Jesień i zima to jest, to są moje najulubieńsze pory roku, bo nie jest tak kurde gorąco. No, nie jest tak kurde gorąco i upadki tak nie bolą. Bo wylądujecie na śniegu i co? I po prostu będzie wam zimno, ale nie będzie nas nic bolało. Chyba że będziecie mieli wielki ból dupy z tego, że nie wiem, potknęliście się. O śnieg pewnie jeszcze. Ja serio, ja wiele razy miałem. Opowiem wam śmieszną historię, bo moje buty zimowe, czyli takie typowe glany. Tylko takie glany, ale nie glany. Mają, no można powiedzieć, zepsute sznurówki, chociaż skłamałbym. One mają po prostu za długie sznurówki. I ja tutaj lamiłem, tak, brawo. I ja robiłem tak, że no, tych szani będę po prostu szedłem sobie dalej. I co się okazało? Już chyba w tym roku będzie już, nie wiem, 50. raz, jak się potknąłem o te sznurówki. Kurde, po prostu potykam się ciągle, one mi się tak zaplątują od takie części metalu, które wystają z glanów, żeby tam, wiecie, sobie tak naciągnąć te sznurówki. I one się cały czas o to zahaczają. Prawa sznurówka, znaczy sznurówka od prawego buta się zahacza o metal z lewego buta. I tak to wychodzi, nie wiem, co teraz to próbowałem robić, serio. Z lewego buta. Jest to straszne. Ja się cieszę, że ja nigdy nie wywaliłem się tak na beton. Bo normalnie wywalałem się tak, nie wiem, na błoto, na śnieg. Albo w ogóle. Bo jestem mistrzem balansu. Takim mistrzem balansu, że kurde, złamałem sobie nogę dlatego, że kolega mnie lekko tyrpnął, jak jechaliśmy na rowerach. Takim, kurde, jestem mistrzem balansu. Kurde, jestem balans bieli. Serio, jestem strasznie blady. Bladym człowiekiem. Bo się nie lubię opalać, okej. Naprawdę chciałem to zrobić, ja naprawdę chciałem tą beczką trafić w tą klatkę, ale się nie udało, bo jestem debilem, który nie umie trafić beczką w klatkę. Przecież wszyscy umieją trafić beczką w klatkę, tylko ja nie umiem. Bo jestem, kurde, nie wiem, jakiś upośledzony. Nie umiem trafić beczką w klatkę. Takie rzeczy powinno się leczyć. I nareszcie, nie wiem, czemu się tak męczyłem z tą przeklętą klatką i tak mam życia tyle i jeszcze więcej, a i tak się z tym męczyłem, nie wiem po co. Nie pytajcie się mnie o to. Ja po prostu chciałem, nie wiem, wystuprocentować poziom, ale chyba i tak mi się nie udało, więc jestem mistrzem po prostu. Możecie sobie ze mnie drwić, jakim to jestem super duper uber hero mistrzem. Jestem zaciekawiony, dlaczego gdy beczka wybucha w rękach Raymana, to on nie dostaje obrażeń. No chyba że zrobiłem taki perfect timing, że zeskoczyłem z tej beczki akurat wtedy, kiedy ona wybuchała, to znaczy, że miałem farta. To tylko tyle oznacza, że jest to niespotykany fart. Bo nie wiem. O jeny. Jest śmieszna w ogóle perspektywa tej pierwszej osoby, gdy na nas ci strażnicy strzelają. Szczerze, gdyby był jakiś mod do jakiejś strzelanki, że mamy rękę robopirata, to grałbym w nią. Jakaś mapa z Raymana. To bym wtedy grałbym. Byłoby to dosyć fajne, przyznam. No. Kurde. Musiałem się podrapać, bo nie swędziało. Rączka. Rączka mi swędziała, żebyście nie myśleli sobie czegoś. I kolejny robot pirat
zniszczony, kolejna niewiasta uratowana i możemy lecieć dalej. W ogóle gdyby nie to, że sfailiłem parę razy nie zbierając klatek, to mielibyśmy pełne życie w tym let's playu. Byłby to let's play prawie 100%. Tylko musiałem parę razy zlamić, kurde. Ja jestem strasznym człowiekiem. I znowu pająk. Nie cierpię pająków. Aż mi przeszły dreszcze, serio. Jeszcze muzyka, kurde, jak z jakiegoś horroru. I stwierdziłem, że nie, chrzanie to. Ja kontra pająk. Kto wygra? Oczywiście, że ja mam tyle życia, że... Normalnie tyle życia mam jak stąd do Olsztyna i... I cheatuję dodatkowo, więc... Ale sorry, jakie mi ciary przeszły po plecach, ja to teraz je czuję. Wiem. Nie cierpię pająków. Chciałem to jakoś śmiesznie zgliczować, okej? Okay? Się udało na szczęście. Chciałem się rozejrzeć, czy nie ma jakichś lumków. W ogóle, ja wreszcie zauważyłem, co robi ten cały filtr dwuliniowy na Vicie. Gdyż włączyłem sobie Spyro 3 i ten... I w Vicie, w grach na PS1 jest automatycznie włączone filtr dwuliniowy, czyli to takie wygładzanie ekranu. To po raz pierwszy zobaczyłem różnicę, kiedy wyłączyłem to sobie i popatrzyłem na Spyro 3. Pixel mógłbym policzyć... normalnie miliony mnie. Dosłownie. Miliardy, co ja gadam. Czekam, aż ktoś zmontuje wszystkie moje i. To wtedy to będzie piękny materiał. I ogólnie jak wam mijają wakacje, gdyż jest już drugi miesiąc. No i chciałem usłyszeć, może nie wiem, gdzieś w jakieś ciekawe miejsce pojechaliście. Znaczy ja bym się nie wybierał, ale... no po prostu nie lubię się ruszać z domu, okej? Okay? Jestem za leniwym człowiekiem. Ja jestem po prostu leniwym człowiekiem i jak już coś robię, to... Nie wiem, chyba że bardzo coś lubię, jak na przykład nagrywanie, to wtedy choćbym był, nie wiem, jak leniwy, to staram się coś zrobić, jak na przykład... tak, perfect timing, kurde. Jak na przykład nie chce mi się nagrać let's playa, to nagram sobie jakiś long play. Jak nie chcę mi się long playa nagrywać, to nie wiem, zrobię jakiś mashup, gdyż robienie mashupów też mi się bardzo podoba. Może niekoniecznie jestem w tym dobry, ale staram się uczyć. Jak sądzę, że Sonic Five Nights at Freddy's Adventure 2 to jest i oraz Gargo Fest Escape from the City to są dwa moje najlepsze mashupy. Więc 100% dawaliśmy ten poziom. Więc jednak się myliłem. Jest już prawie połowa tego odcinka. Kurde, ale mi plecy bolą. Muszę sobie wymienić te plecy w końcu. Bo już są stare, kurde. No ja muszę sobie wreszcie wymienić te plecy, bo stary model, kurde. A niedawno wyszedł nowy model. Ma podobno jakieś 4G. Ma kompatybilność wsteczną. Nie wiem, co to miałoby znaczyć. Ma wejście. Ma 5 wejść USB. A mój ma 0 wejść USB. Mój ma jakieś 1G. No i co? Co mówię? To jest straszne, no, trzeba by wreszcie wymienić ten nieszczęsny kręgosłup. Na jakiś prosty model. Już mówiłem, że nienawidzę ninja piratów? Jak nie, to nienawidzę ninja piratów. Oni są zbyt upierdliwi. Wybacz się za... wyrażenie.
Ale cóż, oni się wszędzie pojawiają. Tam, gdzie bym ich chętnie nie zobaczył, tam oni są oczywiście. I niepotrzebnie wydłużają rozgrywkę. To jest zmora dla speedrunnerów, taki ninja. Bo kurde, żadnego się nie da ominąć. Chrzanieni jedni robopiraci, kurde. Dobrze, że już się nie pojawiają. Tyle dobrego chociaż. I tu też mamy zmienione jakąś połowę tej drogi. Ucieli, nie wiadomo czemu. I to jest Secret Clark. Sekret, do którego można się, z tego co wiem, dostać tylko i wyłącznie w wersji Dreamcastowej, gdyż pod, dokładnie pod naszymi nogami była beczka. Beczka? Skrzynka. Skrzynka, którą w wersji Dreamcastowej możemy odblokować i wtedy zobaczymy ten sekret. Nie został on nazwany, ale dlatego, że jest przed bossem Clarka, to został nagrany Secret Clark. I ogólnie są tam teen sceny tańczące, jest jakiś tam gościu, który gra na gitarze i jest również... i są również tam dzieci Globoxa. I ognisko. Prawdopodobnie to, co teraz wam się wyświetliło, będziecie mieli zasłonięte. Gdyż, no po prostu nie wyłączyłem, nie wypisałem się z PSN-a, kiedy grałem w Raymana, kiedy to nagrywałem i... najzwyczajniej w świecie, no człowiek, który się teraz zalogował, to mi się wyświetlił na ekranie. I nie, to co teraz widzicie, nie było nagrywane na moim koncie do Let's Playów na PS3, tylko na moim koncie prywatnym. Gdyż tak. Teraz nie chciałem się zmieniać na... tamtym. Okej. Okay. I zlamiłem. Niewybaczalnie zlamiłem. Bo jestem lamą. Jestem taką lamą, kurde, że nawet lamy mnie nie rozpoznawają. True story. Better story than Twilight. I tutaj, jak widzicie, nie pokonujemy Clarka samego w sobie, a jego urządzenie, które mamy na... które on ma na plecach. Jest to urządzenie, które kontroluje jego umysł. Przez co może robić to, co robopirat chce, aby on robił. I Clark, no kurde, nie mogłeś się już troszkę ruszyć. No nie mogłeś, kurde. Ty kupo. Usłyszałem niedawno w kabarecie najlepszy tekst na pocisk. Najlepszy pocisk ever. Jeżeli... patrzcie, to jest tak. Leciało to jakoś tak. Jeżeli piłeś alkohol i jeździsz autem, to wiedz, że jesteś głupim siusiakiem i ciopkiem. I teraz kto byle czego nie zrobi, tak będę go przezywał. Kto byle czego nie zrobi, to będzie głupim siusiakiem i ciopkiem. True story, więc pilnujcie się, bo jeżeli, nie wiem, kiedyś będzie was, nie wiem, milion, chociaż nie sądzę, że tak będzie, bo nie sądzę, że dużo osób będzie zainteresowanych moimi materiałami. I chyba moje materiały są idealne dla paręnastu osób, kilkunastu. A jak będzie milion, to będę bardzo zaskoczony, mile zaskoczony. Więc nie wiem, jak kiedyś będzie jakiś meetup z moim udziałem, to nie wiem, uważajcie, bo mogę was nazwać głupimi siusiakami i ciopkami, bo zrobiliście coś głupiego na przykład. Więc miejcie się na baczności, jak dzieci na placu zabaw. To chyba źle zabrzmiało. Chodziło mi o to, że dzieci na placu zabaw bardzo są nieostrożne. Żebyście nie myśleli, że o czym ja myślę. Więc poziom Gloomy Island, gdzie spotkamy Aglet, czyli żonę Globoxa. W ogóle śmieszna sprawa, bo Ugly to jest brzydki. I ona ma na imię Aglet. Przypadek? Nie sądzę. Raczej nie sądzę, że to był przypadek.
I to jest recolor Globoxa, po prostu. Serio, to jest recolor Globoxa. Wzięli po prostu jego model i przekolorowali go na różowo. W ogóle co za logika? Czy ta cutscene... Ja sądzę, że tu jest jakiś błąd, że ta cutscene chyba się powinna uruchomić dopiero wtedy, kiedy wyskoczymy z tego portalu. A ona jest jakaś zgliczowana i się... I się uruchamia wcześniej niż my jesteśmy w ogóle w poziomie. Więc lol. Śmiechowe. I tu mamy po prostu, jesteśmy wokół cyklona. Cyklonu. Zwał jak zwał. I to jest bardzo łatwe. Jeżeli ktoś z was ma jakiś problem z tym, to jesteście po prostu głupimi siakami i ciupkami. Jeżeli ktoś ma problem, ale jeżeli ktoś się czuje urażony, to przepraszam za to. Jeżeli ktoś się naprawdę czuje urażony. I nie wiem, czemu dali mu tyle życia, kurde. Nie, bo po co graczom dawać spokój i puścić ich, bo są bardzo już sfrustrowani tymi robotami ninjami. Nie wiem, jak to, nie wiem, jak będzie liczba mnoga. I nie, dajmy im takiego robota zwykłego, tylko że milion, dajmy mu milion HP, ale i tak go ominąłem. Jestem zbulwersowany tym całym rozwojem tej sprawy. I w ogóle robot ninja może się wszędzie teleportować. Tylko nie może na wodę chyba. I nie wiem właściwie, co on zrobił. Więc jak widzicie, on może się nawet w miejscach, które byście nie posądzili, że może się teleportować. Ale go też próbowałem ominąć i niestety się nie da. Jak się okazuje. No i nawet się tutaj może teleportować. Łaj. I nagle się teleportował raz. I już jakoś mam, nie wiem. Ale postanowiłem, że będę tutaj go pokonywał, gdyż tu jest mało miejsca, żeby się teleportował. Poza tym on jest duży i tutaj, jak widzicie, ma... No mało miejsca na to, aby gdziekolwiek się teleportować. I... No, ułatwiłem sobie zadania. A poza tym jestem leniem i nie chciałbym się tam zlatywać i później znowu się tutaj wdrapywać. I to było nie fair, on był za ekranem, proszę pani, on był za ekranem i mnie zaatakował. To wszystko jego wina. W ogóle czemu oni mają ze złota te haki? Kurde, kapitan Hak był już zbyt małym hipsterem, bo zakładał... Kapitan Hak to już był zbyt dużym hipsterem, bo miał hak z żelaza, to oni musieli być większymi hipsterami i zrobić sobie hak ze złota, bo swag i tak dalej. Ale zaraz go pokonamy, chyba jeszcze jeden hit został. Pa, pa! Zdychaj w piekle, robocie ninja. Zdychaj w piekle. Ale jak mówię, niech on zdycha w piekle. I znowu, nie wiedzieć czemu, on też dostaje milion kurde życia. Znaczy nie milion, ale... może trochę przesadzam, ale jestem już zbulwersowany tymi robotami. Bo jedyne, na co się teraz patrzę, to są co chwilę te walki. I to już chyba będzie ostatni poziom w ogóle w całej... w tym odcinku. W całej tej grze. Chciałbym. I wiecie co? Sądzę, że chyba ukończymy wpierw Raymana 2, a później dopiero Sonica 3 i Knuckles, więc po prostu skończymy najpierw Sonica 3 i Knuckles oraz Raymana i dopiero wtedy zaczniemy Let's Play Crash Bandicoot 1 na PS1, bo tak grałem na oryginalnym PS1, zanim mi się zepsuło i grałem bez karty pamięci, wiem. Znaczy nie wiem, czy grałem bez karty pamięci, ale wiem, że w którymś crashu nie grałem z kartą pamięci. Nie jestem pewien, czy to był jedynka, czy któraś inna część. Bo Team Racing już robiłem na PSP.
bo ponieważ kiedy już nagrywałem Team Racing, to no PS1 moje już odeszło w zaświaty. Ale planuję sobie kupić PS1, jak wreszcie pójdę do pracy. Oraz oczywiście moją wymarzoną Sega Mega Drive, Sega Master System, Sega Game Gear i nakupować sobie Soniki. To znaczy pewnie większość czasu one będą sobie stały, dopóki nie kupię Retrona, bo zapewne gdybym podłączył Mega Drive'a do telewizora, to on by nie wyczuł w ogóle tego, że jest cokolwiek podłączone, bo ma za mało, nie wiem, przepustować coś. Bo to jest jeden z tych nowszych telewizorów, który ma HDMI, więc nie wiem, czy by wykrył, że jest Sega podłączona. Ale jak nie, to po prostu bym poczekał, aż sobie również zakupię Retrona 5 i wtedy bym mógł w HD, w 3D to wszystko robić i grać sobie we wszystkie gry, jakie sobie wymarzę. Hehehe. Znaczy nie wszystkie, bo jestem ciekawy, czy można tam zaaplikować ROMy. Znaczy, nie chciałbym piracić, tylko jestem ciekawy. To jest zwykła ludzka ciekawość. Bo oczywiście będę na Retrona kupował... Najpierw będę kupował oryginalne konsole, a później na nie gry. A później jak uzbieram te konsole, na które akurat Retron obsługuje, to wtedy sobie kupię tego Retrona. Będzie fajnie, będzie fajnie. Będą materiały w HD, będą materiały w HD. Znaczy, będzie trochę przypał, bo... Prawdopodobnie zanim w ogóle na to uzbieram i kupię, to już pewnie dawno zrobię te gry. Ale nie wiem. Może się V2 zrobi. Albo co innego. Jej, uratowaliśmy dzieci Globoxa, które mają tak małe oczy, że ja nie mogę. Chyba tego poziomu nie stuprocentowałem, tylko od razu poleciłem do portalu. Tu szczerze nie wiem, czy ten poziom był ostatnim, czy nie. Ja się teraz zastanawiam. Ale ten poziom przeszedł znaczne skrócenie, powtarzam znaczne, do wersji PC-towej. Wiem, że wersja Nintendo 64 była pierwsza. Musicie mi tego powtarzać. Wiem, że wersja Nintendo 64 była pierwsza i ja... Ale no proszę was, gdybym powiedział, że wersja PC-towa była pierwsza, to co by to było za różnica? To jest jedna ta sama gra. A już między PC-tem a Nintendo 64 to już zupełnie jest ta sama gra. Więc nie wiem, o co by taki wielki bólek tyłeczka byłby. Bólek tyłeczka. Ciekawe. I możecie tutaj robić takie kurde... nie wiem... Gdyby nie fakt, że ogranicza was, nie wiem, czas, jaki możecie spędzić w powietrzu, to moglibyście zgliczować całą tę grę. I tak, zgliczowałem to, bo wziąłem tego pięciokrotnego luma w chwili, kiedy już właściwie kończyłem poziom. Więc oryginalnie ten kurczak, ten robokurczak miał was ścigać, o ile dobrze sobie przypominam. Ściga was po prostu w wersji PC-towej. Więc cóż. Przekleństwo! Damn! Dokończ się sobie. Taka choroba, która zaczyna się na H, kończy na A. Jezu, przepraszam. Pardon, bekło mi się. Nie narzekajcie, nachlałem się po prostu tej obrzydliwej wody gazowanej. Ale uratowaliśmy dzieci Globoxa. Dzieci Globoxa wróciły do swojej mamy z kokardą za oczami. To jest trochę creepy, szczerze. I w Revolution ogólnie został wycięty z wszystkich wersji Raymana 2 poza Revolution, bo Revolution jest rozciągnięty, że tak powiem. Został wycięty boss, którym był
Grolem 13. Tak, Grolem 13. I ten boss miał dawać nam właśnie tą maskę. I miał mieć moc wiatru. Miał wywiadać żywiołem wiatru, ale no cóż. No stwierdził, żeby się dzieci pobawiły maską i sobie przypomniał, że zaraz musiałem tego pilnować. No i... A zdobyliśmy wszystkie cztery maski, jej! I obudziliśmy Polokusa, aczkolwiek on i tak nam powie, że w powietrzu jest tak... nie będę... jest bezbronny niczym dziecko, ponieważ z ziemi nie może ich zaatakować. W powietrzu i w ogóle to nie ma... Chrysta. Przepraszam. I w ogóle to nie ma logiki, że... Polokus nie może... I to jest kolejne... głupie. Skoro Lumsy go utrzymują przy życiu, że jest nieśmiertelny, to dlaczego, nie wiem, nie może stworzyć chmurki jak w Super Mario World, polecieć na niej, a Lumy z nim? Co to w ogóle jest za logika? Jeżeli ktoś zna materiał, nie wiem, Everything Wrong with Rayman 2, to proszę, abym mi go podesłał, gdyż ja tego szukałem i nie mogłem znaleźć. Ale ja jestem ciekaw, jak ktoś może to odebrać. Prawdopodobnie ktoś to odebrał tak jak ja. Więc jeszcze dzisiaj zobaczę, czy jest coś takiego jak Everything Wrong with Rayman 2. Więc tak, to by było na tyle z tym odcinkiem. Przebrnęliśmy przez niego. Zdobyliśmy wszystkie cztery maski. I ostatni odcinek będzie finałowym odcinkiem. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. To już jest ostatni odcinek, jaki nagrywam na zapas. Więc... cześć!